Witam. Kontynuacja z musy, z wróć w plecy. Ciąg dalszy do brzucha. Według Doriana. Twój program na pozostałe części umięśnienia musi być ciężki, podstawowy, stały i jednocześnie intensywny. Innymi słowy, ma to być poważny, kulturystyczny trening. Jedynie taki układ ćwiczeń przeobrazi twoją sylwetkę, wzmocni brzuch i przyda mięśniom gęstości. Tak, zawsze walcz o swoje. Nie wygrywa ten, kto nie odnosi porażek. Powtarzam jednak po raz kolejny, że musicie ciężko pracować. Wiele ludzi twierdzi, że skoro ciężko trenują, to nie muszą ćwiczyć brzucha, ponieważ męczące, złożone ruchy zmuszają do pracy także i tę partię umięśnienia, wspomagając treningowane w tym czasie inne części ciała. Bez względu na to, którą grupę mięśni trenujesz, powinieneś włączyć do niej przynajmniej jedno ciężkie ćwiczenie wykonywane na wolnym ciężarze w pozycji stosującej bez dodatkowego wsparcia. Wtedy twoje mięśnie brzucha będą wspierać ciało w zmaganiach z obciążeniem. Dobrymi przykładami takich ćwiczeń są uginanie ramion ze sztangą, francuskie wyciskanie stojąc, wyciskanie sztangi lub sztangielek stojąc, przysiady oraz podciąganie sztangi w układzie. Przy klatce piersiowej jesteś ograniczony pozycją, w której oparte są twoje plecy, ale nawet wtedy mięśnie brzucha muszą być napięte, aby stabilizować tyłów. Jest możliwe również, że twoje mięśnie brzucha okryte są pod warstwą tłuszczu. Jeśli tak, to ten problem musi być rozwiązany. Nie jest ważne, ile tysięcy skłonów robisz. Nadal po prostu rozwijasz mięśnie bez likwidowania powłoki tłuszczu, która je pogrywa. Najpierw musisz zdać sobie sprawę z tego, że nie ma cudownych środków,
Jedyny sposób na pozbycie się tłuszczu i osłonięcie leżących pod nim mięśni polega na wdrożeniu w życie programu łączącego w sobie prawidłową dietę, ćwiczenia aerobikowe i trening siłowy. Wszystkie trzy składniki, współdziałając razem, wzajemnie na siebie oddziałują. Prawidłowa dieta wspomaga szybkość tworzenia się tkanki mięśniowej, a aerobik zwiększa przemianę materii i spalanie tłuszczu. Trening siłowy rozwija wszystkie mięśnie Twojego ciała, a w tym przypadku szczególnie mięśnie brzucha. Potrzeba Ci ograniczenia spożywanych kalorii, aby pozbyć się przyjemnego tłuszczu. W tym celu zrezygnuj ze słodyczy i prostych węglowodanów na rzecz białka i świeżych warzyw. Nie popadaj przy tym w paranoję i nie stosuj maniakalnej rzeczy, diety. Odżywiaj się natomiast regularnie, dobrze przygotowanymi posiłkami, aby dość wystarczająco napełnić się i zaspokoić własny apetyt. Ustaw sobie czas na aerobik, przyjemną i relaksującą formę takich ćwiczeń może być pójście 3 razy w tygodniu na szybki spacer, trwający pół do godziny do godziny. Do aerobiku nadaje się rower stacjonarny, ćwiczenia aerobikowe nie powinny być zbytnio męczące, wystarczy, że zmuszą serce do pracy w zakresie 60-70% swoich maksymalnych możliwości, co będzie odpowiadać około 120 uderzeń na minutę. Przy wszystkich aspektach kulturystycznych rozwiązanie leży w rozwadze. Przez zadanie z tymi niezliczonymi powtórzeniami zastosuj się do opisanych powyżej zasad, ale bez ekstremalnego angażowania się w żadną z nich. Ćwicz solidnie i ciężko, unikaj oglądania brzucha w lustrze i łap się za łapanie w pasie. Jeśli to zrobisz, jesteś na swoim torze.